Szalom pielgrzymi. Cesarz August wydał dekret i zarządził spis ludności. Namiestnik Kwiryniusz nakazał mieszkańcom całego Cesarstwa Rzymskiego poddać się spisowi. Wszyscy zatem idą do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem. Pochodził on bowiem z domu i rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. I wy wyruszycie w taką podróż. Pójdziecie do Betlejem. Eskortować was będzie rzymski wojownik, dlatego proszę trzymajcie się swojego plemienia, gdyż nie lubi on maruderów i może być bardzo nieprzyjemny. Witam was i pozdrawiam w imieniu cesarza Augusta, waszego pana i suwerena. Ave Cezar! Ave! Nazywam się Longinus. Jestem centurionem rzymskim. Otrzymaliśmy rozkazy, aby towarzyszyć wam w tej waszej odkrywczej podróży. W drogach, którą będziecie iść, jest bardzo niebezpieczna. Prowadzi przez ten ciemny las. A w tym lesie mogą być zbóje, dzikie zwierzęta. Trzymajcie się naszych żołnierzy, a będziecie bezpieczni. Idziemy! Dołączyć do grupy, nie zostawać w tyle! Słowo Boże, jest jak miód. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan. Tak. Musimy być ludźmi, którzy znają Pismo na pamięć. Którzy z radością rozważają Jego znaczenie. Którzy kochają Boga. Słuchaj, Izraelu. Nasz Bóg jest naszym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całego swojego umysłu. Bardzo dobrze. Nie zostawać w tyle. Te lasy są bardzo niebezpieczne. Mam wnieść 200 denarów jako posag i twój ojciec uczyni to samo. Oddam ciebie w małżeństwo równo za rok. Rok. Cały rok musimy czekać. Nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. Syna? Ten będzie wielki i będzie nazywanym Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Elżbieto, anioł powiedział mi o dziecku, które urodzisz. Po tylu latach oczekiwania będziesz miała syna. Wiem, że będzie wyjątkowy. Pan mi to objawił. Anioł powiadasz? Tak, widziałam anioła i do mnie przemówił. Był niesamowity. Jego słowa wciąż dźwięczą w moich uszach. Powiedział: Józefie, synu Dawidowy, nie bój się wziąć Marię za żonę. To, by spodziewa się dziecka, sprawił Duch Święty. Urodzi syna i nazwiesz go Jezus. I to on zbawi lud swój od ich grzechów. To dziecko będzie tym, o którym uczyliśmy się w pismach. To niesamowite. Starannie dokonuję obliczenia matematyczne, ale nie potrafię powiedzieć, czemu ta gwiazda świeci jaśniej niż inne ciała niebieskie. Gwiazdy od tak się nie pojawiają, czasem znikają, a ta gwiazda świeci mocniej niż wszystkie, tak jakby dopiero została stworzona. W przepowiedni zostało zapisane: wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Staniecie przed majestatem króla! Idziemy do pałacu! Ci mądrzy mężczyźni dobrze zrobili, że tu przyjechali, bo przecież gdyby tylko urodził się ten nowy król, to logiczne byłoby to, że byłby tu, w moim pałacu! Ale skoro tu przyjechali, to wykorzystam ich mądrość i powstrzymam tego rzekomego króla od pozbawiania tronu. Tak, to jest genialne. Czy ty to widzisz? Nie wydaje mi się, o, jaka wspaniała wiadomość! Idźcie, odnajdź tego króla i powiedzcie mi, gdzie on jest, abym ja mógł mu złożyć pokłon. Prowadzę plemię Beniamina! Idą na spis ludności do Betlejem! Każdy z was, kto chce wejść do miasta, musi zapłacić podatek. Za każdego mężczyznę, kobietę, dziecko i zwierzę. Cesarz August zapowiada, żeby każdy człowiek na ziemi był zarejestrowany i zapłacił podatek. Każdy musi tak uczynić. Wchodzimy! Thank you.
świeża rybka. Zapraszam po ryby, dobre świeże ryby. Zanocujemy tutaj, chodźcie ludzie. Przechodziła tędy młoda dziewczyna. Na pewno ją widzieliście. Widzieliśmy. W ciąży była. Tak. I ona szukała miejsca na nocleg. I jej musiałam odmówić, jak i wam odmawiam. A wy znowu śpicie, śmierdzący pasterzy. Wstawać, wstawać, do roboty! Zostawcie nas. Jesteśmy zmęczeni. Całą noc pilnowaliśmy stada. Nasz brat jest teraz na zachodnim pastwisku. Nie bójcie się. Wydusie! Wydusie! Przynoszę wam dobrą nowinę. Wielką radość dla wszystkich ludzi. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę w pieluszkach, leżące w żłobie. Chwała na wysokościach Bogu. Bardzo się cieszymy, że podróż do Betlejem po 2 latach mogła wreszcie wrócić do zakościela. Ktoś powie 2 lata, dużo czy mało? No, może dużo, może mało, ale czymże to jest w porównaniu z tysiącami lat wyczekiwania na upragnionego Mesjasza? A tak właśnie było w przypadku narodu żydowskiego. Oni czekali tysiącami lat i prorocy przepowiadali jego przyjście, a oni czekali. Aż wreszcie, kiedy przyszedł na ten świat, okazało się, że w niczym nie przypominał tego króla z ich wyobrażeń, tego zwycięzcy, tego władcy z ich wyobrażeń. Chociaż proroctwa wskazywały na to, że on urodzi się w Betlejem, chociaż wskazywały na to, że urodzi się w rodzie Dawida, to jednak mało kto rozpoznał go wtedy, tamtej betlejemskiej nocy. Kilku pasterzy, kilku dziwnych magów z Dalekiego Wschodu, a poza tym nikt więcej. Maria, Józef, to wszystko. Ale później to małe dziecko, Bóg w ciele, kiedy dorósł, stał się mężczyzną, poszedł na krzyż i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Zmartwychwstał 3. dnia i dzisiaj już nie musimy czekać na Mesjasza. Możemy czekać na jego powtórne przyjście, ale dzisiaj wiemy, że Chrystus urodził się, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I każdy, kto w Niego uwierzy, może być zbawiony. I tego dzisiaj z całego serca Państwu życzymy. Bo wielu ludzi gdzieś w historii świata chciało stać się bogami, ale tylko jeden Bóg stał się człowiekiem. I on przyszedł na ten świat po to, żeby umrzeć za ciebie i za mnie, dla naszego zbawienia. Tego Państwu życzymy, Jezusa na każdy dzień. Nie tylko tego roku, ale na całe wasze życie. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzoną podróż.